Dzisiaj jesteśmy w Białymborze, miejscowość, przez którą przechodzą umocnienia wału pomorskiego. W 1934 roku kamienicę, która jest za moimi plecami, rozebrano do fundamentów. Wybudowano dwusektorowy schron i kamienicę odbudowano. Okna naprzeciwko strzelnic były przeszklone i wisiały firanki. Obiekt ma dwie izby bojowe, izbę pogotowia oraz przedsionek. Pierwotnie wejście do tego obiektu znajdowało się w jednej klatce schodowej. Wyjściem ewakuacyjnym można było się wydostać na drugą klatkę schodową, ale w 1937 roku stwierdzono, że jeżeli kamienica się zawali, załoga obiektu ani jednym, ani drugim wyjściem się nie wydostanie i z tego powodu zmodernizowano schron. Korytarz wyciągnięto poza obręb kamienicy, natomiast wewnątrz obiektu zamiast składanych stołu i ław wprowadzono podwieszane prycze dla załogi obiektu. Jesteśmy przy kolejnym obiekcie na odcinku Białegoboru. Obiekt bardzo ciekawy, ponieważ jest to najmniejszy pancerwerk na Wale Pomorskim. Pancerwerk to nazwa propagandowa nadana w 1939 roku wszystkim obiektom, które posiadały albo półkopuły, albo kopuły. To były od dużych obiektów, których załogi mogły liczyć do 50 osób, aż po ten, którego załogę tworzyło tylko czterech żołnierzy, czyli obsługa karabinu maszynowego. W tym miejscu była kopuła dwustrzelnicowa, czyli bardzo nietypowa, bo droga w wykonaniu, a tylko dwa otwory strzelnicze wyjątkowo stosowano. Natomiast ten obiekt ma bardzo dobre pole ostrzału na jedyną drogę, która poprzecznie przechodzi przez Biały Bór, ponieważ z jednej strony od północy mamy jezioro Łobez, od południa podmokły teren i jezioro Bielsk. Czyli oprócz tego schronu, który wcześniej omawialiśmy, znajdującego się w kamienicy, ten dodatkowo osłaniał podejścia do schronu w kamienicy. Jesteśmy we wnętrzu tego najmniejszego pancerwerka. Jak widać, przestrzeń jest bardzo ograniczona. Standardowo ławy i stół. Wyjście ewakuacyjne
dwie wnęki na lampki naftowe. Ciekawe jest ustylowane przyłącze telefoniczne, ponieważ w innych obiektach w takim miejscu nie występuje. Tu przyłącze było pod wyjściem ewakuacyjnym. Telefon i tyle. W kolejnym pomieszczeniu było wejście do kopuły, z której prowadzono ostrze. Na ścianie zachował się częściowo napis Panzerwerk, powinno być jeszcze 996. Ciekawostką, jaką można spotkać w tym obiekcie, jest nietypowe umieszczenie rury głosowej. Sprachrohr, Kampfraum, czyli połączenie z pomieszczeniem bojowym. Rura nie mogła być tak wysoka, a zatem była zagięta i tu dopiero był lejek, do którego się mówiło. W innych obiektach rury głosowe są na wysokości naturalnie głowy człowieka. Tutaj jest inne rozwiązanie. Nietypowe jest też umieszczenie drzwi, ponieważ do każdego obiektu prowadziły drzwi zewnętrzne. Natomiast tu mamy taką sytuację, że w bloku wejściowym mamy zewnętrzne drzwi i drzwi wewnętrzne, gdzie indziej niespotykane. Czyli to jest jedyny tego typu obiekt, który ma podwójne drzwi w samym wejściu głównym. Kolejny obiekt w Białymborzu, tym razem dwufunkcyjny. Pierwsza funkcja to bojowa. Z zapłyty pancernej możliwe było ostrzeliwanie północnej części podejścia do schronu w kamienicy. Natomiast druga funkcja to obserwacyjna. Schron nietypowy, ponieważ, czy może nie tyle nietypowy, co na początku schrony obserwacyjne powinny być usytuowane z dala od schronów bojowych, z tego względu, żeby nie ściągać ognia artylerii na obserwatora. Później ze względów ekonomicznych stwierdzono, że jednak nie da się wszystkich obiektów obserwacyjnych sytuować osobno i zaczęto łączyć funkcje. No, było to ze szkodą dla obserwatora, ale już czynniki ekonomiczne przede wszystkim zaważyły. Tego typu kopuły były przeznaczone dla obserwatora piechoty. Kopuła 9P7 w Panzeratlasie tak jest zapisana. Dla obserwatorów piechoty były kopuły wyposażone w cztery otwory obserwacyjne i dzięki lornetce mógł na bieżąco informować załogę i dowódcę, co się dzieje na przedpolu. Natomiast obserwatorzy artylerii mieli peryskop pod płytą pancerną, czyli bardzo podobne rozwiązanie, przy czym nie kopuła pancerna, a płyta. Schrony, oprócz tego, że były zabezpieczone przed piechotą na swoich podejściach, również były zabezpieczone stropy. Na takich świńskich ogonkach rozciągano druty kolczaste. Oprócz tego sadzono rośliny kujące, czyli albo dzika róża, jeżyny, albo głuk. W wielu miejscach rośliny kujące do tej pory funkcjonują. Natomiast drutu raczej nie uświadczymy, albo szczątkowo. Ta wnęka jest na rurę kominkową. Ciekawe rozwiązanie, jeśli chodzi o wylot spalin, ponieważ skoro spaliny z piecyka, który ogrzewał obiekt, musiały się wydostać na zewnątrz, możliwe było wrzucenie do rury kominkowej granatu. Żeby nie wywołało to zniszczenia wewnątrz obiektu,
rura kominkowa była znacznie dłuższa niż wyjście rury od kominka wewnętrznego. Także wrzucony granat przelatywał, rura na dole nie była zaślepiona i detonował na zewnątrz. Innym elementem, na który warto zwrócić uwagę, tutaj akurat są powycinane, ale tu powinny być pałąki, na których wieszano siatki druciane. To było zabezpieczenie wejścia przed bronią stromotorową, czyli pociskami moździerzowymi. Podobne rozwiązanie stosowano nad płytami pancernymi, tak żeby pociski moździerzowe nie spadały bezpośrednio ani przy wejściu, ani przy otworze strzelniczym. Mamy odsłonięte wyjście ewakuacyjne. Ono powinno być cegłami i słabą zaprawą zabezpieczone. Tutaj akurat nie jest zabezpieczone, to znaczy, że ktoś usiłował wyjść albo wejść. Jesteśmy w izbie żołnierskiej. Tu mamy rozkładany stolik i małą ławkę. Wyjście ewakuacyjne, które widzieliśmy od zewnątrz. Miejsce po mocowaniu filtrowentylatora umożliwiającego oczyszczanie powietrza. Kolejny komplet. Dwie ławy, stół. Kolejny komplet również. Ława w jedną się otwierała w tą stronę i stół po środku. Haki do mocowania hamaków. I w tym miejscu był telefon, który umożliwiał komunikację. Oprócz tego półki, wejście świeżego powietrza, wyjście zużytego. Miejsce, gdzie obserwator piechoty wchodził, na górze było odsuwane siedzisko i przez lornetkę mógł przez szczeliny w kopule obserwacyjnej obserwować i informować załogę, co się dzieje na przedpolu. Przedsionek spełniał bardzo ważną funkcję, ponieważ z jednej strony było to śluza dezaktywacyjna, czyli jeżeli by użyto gazów bojowych, przed wejściem do kolejnych pomieszczeń trzeba było oczyścić powietrze w śluzie, czyli żołnierze dopiero wtedy, kiedy było czyste powietrze, mogli wchodzić do innych pomieszczeń. Na ścianie widzimy pozostałości po półkach. Tu składowano cały ekwipunek, czyli plecaki, hełmy, broń, tak żeby jak najmniej miejsca zajmować w izbie żołnierskiej. Ostatnie pomieszczenie obiektu, czyli izba bojowa. W tej wnęce była amunicja, zresztą to jest podpisane. Nad wnęką mamy miejsce po oświetleniu. Natomiast tą rurą obserwator piechoty informował, co się dzieje na przedpolu. Czyli na bieżąco obsługa karabinu maszynowego była informowana o niebezpieczeństwie, jeżeli z samej strzelnicy, która dawała pole obserwacji 65 stopni, nie było widać, co się z boku dzieje. I za moimi plecami była płyta, w której był otwór strzelniczy, czyli stąd, no teraz może tego nie widać, bo teren zarósł, ale w latach 30. Był na tyle przycięty, że doskonałe pole obserwacji i ostrzału było z tego miejsca.
odcinek Biały Bór jest rozciągnięty od południowego brzegu jeziora Bielsko aż po północny koniec jeziora Łowes. Na odcinku centralnym, czyli tam, gdzie sama miejscowość jest sytuowana, linie są zdwojone, czyli obiekty są w dwóch liniach. Pierwsza i druga uzupełniająca pola ostrzału i zabezpieczająca podejścia do schronów pierwszej linii.